partnerem programu TKN Studio jest sala bankietowa u Motyla. Końskie, ulica Fabryczna 9C. Telefon 502 664 860. Rozpoczynamy kolejny odcinek TKN Studio i naszym gościem dzisiaj jest Robert Fielgopolan, wójt gminy Słupia Konecka. Dzień dobry, panie wójcie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. I witamy państwa. Panie wójcie, kilka miesięcy zostało do końca tej pierwszej kadencji przygody z wójtowaniem i co? I wraca pan do lasu, czy niekoniecznie? Czy dalej tą przygodę będzie pan chciał kontynuować? Wraca do lasu, bo tym, którzy nie wiedzą, powiedzmy, że wcześniej był pan leśnikiem. Tak, byłem leśnikiem, pracowałem w nadleśnictwie Ruda Maleniecka, leśniczym, pełniłem funkcję leśniczego. No jednak las to za mało. Mhm. Także tutaj wiele innych działań udało się podjąć na terenie gminy, gdzie mieszkam. I na pewno chciałbym dalej realizować tą przygodę, czy nawet tą służbę dla społeczeństwa dalej pełnić, bo jest jeszcze dużo do zrobienia. Jasna deklaracja. Tak, jasna, oczywista deklaracja, bo podejrzewam, że mogły się pojawić takie głosy już w tym roku, że nie będę kandydował i wracam do lasu. I tu kategorycznie dementuję taką plotkę, która się tam gdzieś pojawia. Okej, to wiemy. Czuje się pan po tych 3 latach w pełni samorządowcem? Wsiąkł pan w tą strukturę, w te układy? Może niekoniecznie układy, to złe słowo. Tak, złe. Zdecydowanie. Tak, bo myślę, że odnalazłem się i czuję tą potrzebę, żeby dla mieszkańców robić no to, co najważniejsze. Dla społeczeństwa, dla gminy pewne rzeczy. No zacząłem to w sumie w zasadzie 2015 rok był pierwszym rokiem, gdzie było dużo, dużo działań. Działaliśmy, że tak powiem, trochę może... Po omacku? Bo to... No myślę tak, bo i cała rada była nowa, oprócz jednego radnego była nowa rada. Ale daliśmy radę w 2015 roku, realizowaliśmy bardzo wiele też ciekawych zadań. Udało nam się dobrze już wystartować z drogami gminnymi, jak i powiatowymi. Z dofinansowaniem wykonaliśmy kilka dróg już w 2015 roku, co już było widoczne. Też flagowym takim przedsięwzięciem było tworzenie dziennego domu Senior Wigor wtedy. Mhm. W tej chwili to jest Senior Plus. To są takie właśnie działania dla mieszkańców. Może aktywizacyjne, dla, nie tak? Wszędzie, nie dla wszystkich może takie oczywiste, że to powinno być, ale są naprawdę potrzebne i pożyteczne. Zwłaszcza w gminie o takiej demografii, jaką jest nasza gmina, gdzie ponad 25% społeczeństwa to są osoby powyżej 60 roku życia. Mhm. A jest też no, druga rzecz, że mieliśmy obiekt, który się, że tak powiem, niewykorzystany i to była ruina praktycznie budowlana, która tam po demoncie dachu nie wiadomo było, co z tym dalej robić. No i udało się to zrobić. W tej chwili służy to nie tylko seniorom, ale całemu społeczeństwu gminy, nie tylko mieszkańcom Pilczycy, ale też jest to lokal na wszelkiego rodzaju uroczystości, wynajmowany też dla mieszkańców naszej gminy. Czy można tam zrobić wesele, można wynająć na chrzciny, komunię. Także i to na to też zostały pozyskane środki z ministerstwa. Dofinansowanie wyposażony jest dobrze i służy na co dzień. Aktywizujecie też młodych ostatnio, szczególnie sporo takich różnych działań było podjętych. Tak, no działania podejmuję głównie w zakresie sportu. No nie mamy klubu sportowego jeszcze na terenie gminy, jeszcze? Ale jeszcze, tak. Plany są. Co prawda na razie amatorskie. Chcemy tak amatorsko ten sport krzewić, ale właśnie tu takim motorem, źle to powiedziałem, ale osobą, która zainicjowała takie
działania na terenie naszej gminy, to był ksiądz wikary Piotr Kszczot, który podjął się treningu z ministrantami co sobotę. Regularnie tak? Co sobotę zaczął tam organizować ministrantów. Najpierw byli ministranci, potem objęło to teren nie tylko parafii, ale już też przyjeżdżali młodzież, dzieci z całej gminy. W pierwszym roku bardzo ładnie to wyszło, ale był niedosyt. Jak to się okazuje, że jednak apetyt rośnie w miarę jedzenia, prawda? To no, myśleliśmy, co dalej zrobić w tym zakresie. Więc ksiądz kontynuuje dalej swoje te działania. W soboty rano w sali gimnastycznej, potem latem to jest boisko w słupi przy gimnazjum. I tam się te spotkania, treningi, mecze odbywają. Tam jest piłka nożna, ale poszliśmy dalej. W tej chwili tworzymy też, została utworzona w zasadzie gminna Liga Amatorska Piłki Siatkowej, gdzie tutaj też mamy instruktora, który no, dzięki też powiedzmy pomocy Urzędu Pracy i zaangażowaniu osoby odbywają się też w tej chwili treningi. W piątki po południu są treningi w piłkę siatkową, w niedzielę są mecze drużyn z naszej gminy. No, powstało tych drużyn w tej chwili 6-7. Liga jest. Liga jest. Każda miejscowość ma swoją drużynę. Znaczy nie każda miejscowość, ale w większości miejscowości zostały utworzone drużyny piłki siatkowej. W tej chwili odbywają się w niedzielę mecze o punkty. No i wybierzemy najlepszą drużynę w naszej gminie. Oprócz tego w porozumieniu z Akademią Piłkarską Korony Kielce to już w zasadzie rodzice zadecydowali, że dzieci jeżdżą na treningi dwa razy w tygodniu, wtorki, czwartki też właśnie na salę gimnastyczną w Pilczycy, gdzie trener z Korony powiedzmy też trenuje, właśnie głównie to są uczniowie młodszych klas czwartej, ale też takich do czwartej, druga grupa to ci starsi. Także są tak jakby na dwie grupy. No i pierwsze efekty są, bo mecz, no, był taki turniej w Radoszycach, ci nasi młodsi zdobyli drugie miejsce wśród tej akademii, to było 6 gmin. Także z naszego województwa tam też było Porzecze, był Strawczyn, Radoszyce, nie pamiętam wszystkich tych gmin, ale między gminnymi. Ci starsi zajęli czwarte miejsce, no ale wszystko przed nami, bo my jesteśmy najmłodszymi uczestnikami tej akademii. Także a sam klub, o którym pan wójt wspomniał, byłby czysto piłkarski? Czy? Myślimy o czysto piłkarskim, amatorskim jakimś klubie takim sportowym. W Słupi? W Słupi, tak. Chcieliśmy w Słupi, bo też takie rozgrywki się odbywają latem w piłkę nożną, a trochę tych drużyn z roku na rok tak malała nam liczba uczestników. My tu po tych działaniach teraz widzimy, że jest zainteresowanie sportem większe na terenie gminy. No jest to dobra forma spędzenia wolnego czasu, bo na pewno młodzież też w jakiś sposób odciąga od komputerów czy nałogów takich właśnie informatycznych, może za dużo powiedziane informatycznych, ale za dużo czasu też nie muszę spędzać w domu. Odchodząc nieco od tych aktywizacji, od sportu, co było największym wyzwaniem dla pana w tej pracy przez te minione 3 lata? Czy to budowa dróg, bo tak, do tego się wiele zmieni? Oczywiście. No, gmina Słupia leży na obrzeżach województwa, bo też w zasadzie z jednej strony mamy już dalej łódzkie. Końcówka powiatu, także te drogi od Koński nie wszędzie zostały dociągnięte, że tak powiem, ale druga też droga Łopuszno-Przedbórz, gdzie też katastrofalny stan był. Postanowiliśmy tutaj właśnie i tu duży też udział Rady, że zgoda w Radzie była, że jednak drogi są priorytetem na terenie naszej gminy i realizujemy te zadania sukcesywnie i stopniowo co roku zwiększając. No nie wiem, jeżeli ten temat mogę rozszerzyć, to posłużmy się
Tutaj właściwie w 2015 roku zrealizowaliśmy drogi gminne. Głównie powiatowa to była wtedy budowa przez słupie drogi, także już innych dróg powiatowych wtedy nie budowaliśmy, ale dróg gminnych to były 4 odcinki na prawie 2 km. Także to tak zaczęliśmy delikatnie, ale już w 2016 roku dzięki programowi z programu rozwoju obszarów wiejskich udało się pozyskać z PROW-u dosyć duży, no jak na ówczesny budżet to poszliśmy maksymalnie, także koszt to był wtedy około ponad 2 miliony złotych na te drogi opiewał w zasadzie kosztorys i udało się zrobić 8 tych odcinków, 8 odcinków dróg. I to były odcinki takie od 500 do kilometra. Czyli łącznie także kilka kilometrów. Łącznie tak. Kilka kilometrów. Też realizowaliśmy programy rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury z Urzędu Wojewódzkiego. To były pieniądze z ministerstwa przez Urząd Wojewódzki. I też co rok rocznie realizujemy te zadania właśnie z dofinansowania 50/50. Połowę pieniędzy na drogi gminne pozyskujemy z Urzędu Wojewódzkiego. Także łączna wartość tych wszystkich inwestycji to było 2 750 000 przez drogowych. Przez 3 miliony lat. Tak? Przez tak, 15, 16, 17. A to mówię o drogach gminnych tylko, gdzie 1 400 000 pozyskaliśmy ze środków zewnętrznych. Czyli ponad 50. Ponad 50%, tak to było, tak, bo summa summarum to było ponad 50%. Natomiast tutaj trzeba powiedzieć, że na drogi powiatowe przez te 3 lata też dofinansowaliśmy te drogi w kwocie 1 220 000 ponad. I tutaj tak, standardowo 50 na 50. Na 50, tak, kosztów właśnie gmina z powiatem. Wiele w temacie dróg jest jeszcze do zrobienia na najbliższe miesiące, na najbliższe lata w gminie Słupia? Tak, na ten rok przewidujemy jeszcze w zasadzie zakończenie tych dróg gminnych, tam gdzie jeszcze są, no gdzie mieszkają mieszkańcy, gdzie są domy. To będzie Mnin Błagodać i Ruda Pilczycka Malik. To są takie przysiłki, gdzie jeszcze są właśnie drogi żwirowe. I chcemy je właśnie zmienić na wierzchnię na asfaltową. Zostaje jeszcze jeden odcinek, wtedy droga Skąpe-Budzisław. I wszystkie gminne drogi będą wyasfaltowane? Wtedy tak? Już tak, byłyby już wyasfaltowane. No może jeszcze taka droga przez las, ale może tak jakieś takie fragmenty dróg, ale one mają alternatywy, tak niekoniecznie tam, że można gdzieś asfalt robić, ale... Co pewnie nie zmienia faktu, że w kolejnej kadencji też będzie co robić, bo dużo do łatania pewnie też jest, tych, które już są wyasfaltowane. Tak, no naszym problemem, bo tak, te drogi gminne to były budowane nie tak dawno, więc one jeszcze się trzymają, natomiast no, pojawiają się już pęknięcia na tych drogach asfaltowych w niektórych miejscowościach i też już mieszkańcy zgłaszają ten problem. Też będziemy chcieli, starali się, żeby te drogi, powiedzmy, nakładkę jakąś nową położyć na tych drogach, gdzie już są jakieś, widać, że czas tam zaczął działać na tych drogach. Pojawiła się informacja, panie wójcie, od dróg odchodząc, że dostaliście duże pieniądze na oczyszczalnię ścieków. Jaka to kwota i co z tym tematem się dalej zadziało? Czy pieniądze to nie są może duże, biorąc pod uwagę wkład własny, jak i koszty. Jak się okazuje, wybudowania, koszty oczyszczalni to są ogromne pieniądze. W tej chwili głównym problemem to jest znalezienie wykonawcy. Chyba ogólnowojewódzki problem. Tak, to się pojawia nie tylko właśnie przy budowie oczyszczalni ścieków czy kanalizacji, ale to jest ogólny problem w budownictwie chyba w tej chwili, bo na niektóre właśnie że takie prace budowlane jest problem. Znaleźć wykonawcę. Ogłosiliśmy na już 2 przetargi, odbyły się na oczyszczalnię ścieków. Pierwszy była tylko jedna oferta złożona, no niestety wielokrotnie przewyższała wartość na nasze możliwości finansowe. Natomiast na drugim przetarg nie zgłosił się nikt. W tej chwili
zastanawiam, no ten problem musimy rozwiązać. Najlepszym wyjściem byłoby przedłużenie terminu wykonania. Wydłużenie terminu, powiedzmy, realizacji tego zadania i wtedy, myślę, że wtedy by znalazł wykonawców, bo oni w tej chwili są bardzo zajęci. Także przyszły rok to byłby, myślę, najlepszym czasem. A gdzie ta oczyszczalnia miałaby być zlokalizowana? Oczyszczalnia jest, lokalizacja jest, działka, wszystko jest przygotowane. Pozwolenie na budowę między Słupią a Radwanowem przy drodze gminnej. Też właśnie świeżo wyremontowane już na całej długości droga. Także miejsce dobre. Co w planach na najbliższe miesiące, tych inwestycyjnych? Najbliższe miesiące, może na najbliższe lata? Tak, no w tej chwili to też drogi z wojewódzkiej infrastruktury dróg gminnych, powiatowych, dofinansowanie właśnie. To są te drogi, czekamy teraz na realizację. Mamy też niedokończone umowy na wykonawstwo dróg gminnych z poprzedniego roku. To w miejscowości Min Szwedy. Tam jest podbudowa zrobiona, ale niestety nie było warunków już na koniec roku, żeby to wykonać, ponieważ no, była duża wilgotność i to będziemy realizować wiosną, jak się tylko ociepli. Także to te drogi. No mamy też w tej chwili chcemy zrealizować zadania. Tutaj też projekty nam przeszły ze Świętokrzyskiej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania, gdzie złożyliśmy wnioski na dofinansowanie placów zabaw, takiej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej. To będzie też realizowane w miejscowości Mnin i Budzisław. Czekamy na rozstrzygnięcie wniosku z projektu OSA, gdzie tam też byśmy w Słupi zrobili budownictwo, wybudowali plac zabaw i pewne takie działania rekreacyjne. Czekamy też z programu Ministerstwa Sprawiedliwości na straże doposażenie. Też chcemy nowy program też złożyć wniosek. W ostatnim czasie udało nam się też zrealizować, dofinansować z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pracownię przyrodniczą w szkole podstawowej w Wólce. Także ona już jest wyposażona. Teraz też realizujemy dla uczniów dalej program Umiem Pływać. Też to ten wniosek został złożony. Mamy też jeszcze Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożony wniosek na wspieranie opieki nad miejscami pamięci narodowej. Dużo też, tych wniosków. Też dużo, tak, wniosków złożyliśmy dużo. I zobaczymy, co z tego wpadnie. Zobaczymy, tak? Na pewno z lokalnej grupy działania, zarówno rybackiej, jak i lokalnej, będziemy realizować z tej rybackiej, jak mówiłem, placy zabaw, a z lokalnej grupy działania będzie realizowany remont trzech świetlic wiejskich w naszej gminie. To będzie Ruda Pilczycka, Pijanów i Czerwona Wola. Także to też jest takie duże zadanie. Za te wszystkie plany trzymamy kciuki, a dzisiaj już musimy kończyć tę rozmowę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. I dziękujemy Państwu.